tutaj w naszej szkole rozpoczęły się drugie dni hetmańskie. W ramach tych dni w naszej szkole odbywał się pierwszy festiwal polskiej piosenki imienia hetmana Jana Tarnowskiego na Grabówce. Równocześnie z tym festiwalem młodzież wykonywała na zewnątrz szkoły graffiti hetmańskie, a na ulicach Tarnowa rozgrywała się gra uliczna. W festiwalu hetmańskim brała udział młodzież w dwóch kategoriach, szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. W tym momencie już wyłoniliśmy laureatów, festiwal został zakończony, statuetki hetmana powędrowały do zwycięzców. Ponieważ festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem i dużo było chętnych, myślę, że będziemy kontynuować tę tradycję w przyszłym roku. Pierwszy konkurs polskiej piosenki. Uważam, że był bardzo fajny, niezły poziom wykonawców, zwłaszcza zwycięzców. Na koniec wysłuchaliśmy ich ponownego występu i to nas utwierdziło w przekonaniu, że jednak ta ocena była dobra. Dawid po prostu fantastycznie się bawi on na scenie i bawi się z nim publiczność. Jego jest scena. Julia z młodszych uczestniczek przepięknie śpiewa. Myślę, że dziewczyna na przyszłość, aczkolwiek najpiękniej zaśpiewała Matylda. Jej tańczące eurydyki po prostu nas powaliły. Były przepięknie, przepiękna interpretacja, czyściusieńko. W tak trudnych warunkach, jakim jest sala gimnastyczna, naprawdę fantastyczny występ. Gratuluję wszystkim i uważam, że mają przyszłość, muszą tylko popracować. W niektórych przypadkach troszeczkę lepiej dobrać repertuar i myślę, że w przyszłym roku ta ocena będzie jeszcze trudniejsza. Bardzo lubię ogółem śpiewać i muzykę, dlatego przyjechałam na ten konkurs sprawdzić się też, po to, żeby poznać coś nowego, poznać nowych ludzi. I w ogóle chciałabym bardzo podziękować pani Madzi za to, że mnie przygotowała. Tak naprawdę to ona odkryła we mnie ten talent. Jestem za to bardzo jej wdzięczna. Wykonywałam piosenkę Patrycji Markowskiej Świat się pomylił. Przyszedłem na ten konkurs, ponieważ no, usłyszałem, że jest taki festiwal i skoro jest miejsce, gdzie można się zaprezentować, no sobie myślę, no czemu nie? No przecież skoro jest jakaś okazja, to przecież można z niej skorzystać, prawda? No i tak ogólnie wybrałem piosenkę zespołu Rotary, czy Roatry, nie pamiętam dokładnie, na jednej z dzikich plaż, ponieważ kiedyś już miałem z nią styczność i czułem, że właśnie to jest piosenka, która może dać takiego powera publiczności. Zresztą po prostu to brzmienie było tak fajne, że myślę, że każdemu mogło się ono spodobać. Zresztą potem było widać, że ludziom się podobało, więc jestem bardzo zadowolony i pozdrawiam wszystkich, którzy byli na tym festiwalu. No i korzystając z okazji, to jeszcze pozdrawiam wszystkich kolegów i koleżanek z trzeciego liceum oraz z mojego dawnego gimnazjum imieniem Polskich Olimpijczyków w Niedomicach. Pozdrawiam też wszystkich, którzy oglądają. Śpiewałam piosenkę Michała Bajora, Jaworze Rodzinny, który jutro będzie w Tarnowie grał swój koncert, więc bardzo z tego radosna, że mam to śpiewać. Tak właściwie do tego konkursu zaproponował mi tata, ponieważ w ogóle miałam nie jechać, ale powiedział mi dzień przed końcem zapisów, że mogę jednak wystartować, bo jest taki konkurs, pierwszy festiwal. Powiedziałam, że no, warto spróbować, po prostu warto się pokazać i jednak się udało, więc jestem bardzo szczęśliwa. Tutaj zachęciła mnie moja nauczycielka historii, pani profesor Barbara Poręba. Bardzo jej dziękuję. Jeśli chodzi o śpiewanie, to śpiewam tak naprawdę od dziecka i cały czas się staram dokształcać w tym temacie. Chodzę na jakieś zajęcia, chodziłam na chór, a teraz chodzę na prywatne lekcje.
Wykonałam piosenkę Anny German Tańczące Eurydyki i za to wygrałam nagrodę pierwszą. Nazywamy się Zespół Panda. Przyjechaliśmy tutaj z Jonin. Zaśpiewaliśmy na tym konkursie piosenkę pod tytułem Biały Latawiec. Przyjechaliśmy tutaj, żeby się sprawdzić, spróbować nowych rzeczy i przede wszystkim dobrze się bawić. Chciałybyśmy też pozdrowić szkołę podstawową w Joninach. Miałam przyjemność uczestniczyć w pierwszym festiwalu polskiej piosenki imienia hetmana Jana Tarnowskiego. Byłam w jury młodzieżowym, to był mój pierwszy raz, to było bardzo, bardzo miłe doświadczenie. Mam nadzieję, że będę miała przyjemność również uczestniczyć w nim za rok. Występowało wielu artystów w dwóch grupach wiekowych. Jako jury młodzieżowe przyznaliśmy nagrodę Grand Prix dla zespołu Panda. Bardzo się podobało. Pomysł pierwszego festiwalu polskiej piosenki przyszedł nam do głowy tak naprawdę już początkiem roku, kiedy Radio Osiedla, Grabówka, Starówka przyszły do nas z pomysłem Dnia Hetmańskiego, już drugiego, który wspólnie z nimi organizujemy. No i pomyślałyśmy, że dzisiaj młodzież śpiewa chętnie, śpiewa dużo, śpiewa różne bardzo rzeczy i tak naprawdę pewnie będą chcieli się zaprezentować. No i faktycznie zgłoszeń było dużo, poziom był bardzo, myślę, wysoki. Jury pracowało i dyskutowało bardzo, bardzo zajadle, ale wybrali, myślę, najlepszą wokalistkę i wyróżnienia też również przyznane zostały ciekawym artystom. No myślę, że w przyszłym roku, jeżeli tylko nasza współpraca dalej będzie przebiegała w ten sposób z Fundacją Hetmana Jana Tarnowskiego, która jest sponsorem i patronem honorowym tego wydarzenia, to będziemy chcieli drugą edycję po prostu zorganizować. W podobnej formule, pewnie spodziewałem na też podobne kategorie, szkoły podstawowe, już wtedy tylko i licealne właśnie. Natomiast ciekawe na pewno doznania dla nas to był chór, który się pojawił, zespół wokalny z szkoły podstawowej w Joninach. No i na pewno miłym akcentem, takim rozpoczynającym, to też jest taka stała współpraca nasza z przedszkolem numer 31, gdzie dzieciaki po prostu dały show taneczny, myślę, nie do zapomnienia po prostu. Co